Witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy nasłuchiwać, co tam w reprezentacji Polski. Będziemy świadkami konferencji prasowej, ale tym razem bez Jerzego Brzęczka, który, jak wiemy, ma kłopoty zdrowotne i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Zamiast niego na konferencji prasowej usiądzie Radosław Gilewicz, a my tej konferencji będziemy się przysłuchiwać wraz z Wojciechem Pielą. Wojtek, witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Intensywne dni przed reprezentacją Polski, 3 mecze, Finlandia, Włochy i Bośnia, więc ten kalendarz jest bardzo, bardzo napięty. Jednocześnie napięty jest kalendarz samych reprezentantów Polski, bo tak się to wszystko z powodu COVID-u poprzesuwało, że dzisiaj kończy się okno transferowe. Na kilku naszych piłkarzy ma kilka spraw jeszcze do załatwienia. Wiemy, że wokół Modera i Karbownika dzieje się bardzo dużo. Wiemy, że dużo się dzieje się wokół Kamila Grosickiego, który ma taki zwyczaj, że jak jest ostatni dzień okna transferowego, to lubi sobie wsiąść w samolot i polatać nad Europą. Dzisiaj może bez samolotu mu się uda tą sprawę dopiąć. Chodzi o przenosiny do Nottingham Forest. Wciąż dużo się dzieje wokół Arkadiusza Milika, ale tam może nie być happy endu. Więc tak naprawdę reprezentanci Polski mogą być trochę głowami w innym świecie. Niby tu kadra, niby zgrupowanie, ale już widzimy, że to zgrupowanie to jest tak trochę na przyczepkę. No przynajmniej na początku tak na pewno będzie. Być może później sytuacja się uspokoi. Natomiast no, jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać też, jeżeli chodzi o przekaz Jerzego Brzęczka do zawodników. No bo wiemy, że on ma się łączyć skype'owo, też ma być w ten sposób na odprawie. Wiemy, że zawsze ta waga czy wartość tych słów może być troszeczkę inna niż przemawiasz na żywo. Natomiast no, mecz z Finlandią, myślę, że też jeżeli chodzi o skład, no to nie będzie taki no bardzo, bardzo bym powiedział ekskluzywny i taki najlepszy, tak jakbyśmy się mogli spodziewać w tych meczach reprezentacji Polski, o stawkę, no bo pewnie nie będzie Roberta Lewandowskiego, który ostatnio gra bardzo dużo i zresztą no sam w niemieckich mediach mówił o tym, że piłkarze Bayernu są bardzo wyeksploatowani. No i liczę na debiut Michała Karbownika, tak, tego zawodnika, który też przechodzi do Brighton. Jakub Modry, myślę, że też dostanie szansę, bo też pamiętajmy o tym, że nie ma Piotra Zielińskiego ze względu na zakażenie koronawirusem i wydaje mi się, że akurat Jakub Moder to jest taki piłkarz, który może na tym braku Zielińskiego skorzystać. Mm-hmm. Czekamy cały czas na połączenie ze sztabem reprezentacji Polski. Twoim zdaniem taka nieobecność Jerzego Brzęczka, popatrzenie na wszystko z boku, może mu trochę paradoksalnie pomóc, nabrać dystansu do pewnych spraw? Może ten dystans mu się aktualnie trochę przyda? No być może tak. No widzimy na przykład teraz w Premier League jest taka sytuacja, że David Moyes, trener West Hamu, jest zakażony koronawirusem, nie było go na ostatnich dwóch meczach i West Ham nagle zaczął wygrywać, więc mamy takie przykłady, chociaż z drugiej strony w Polsce mamy Piasta Gliwice, gdzie bez Fornalika jakoś nagle Piast nie zaczął lepiej wyglądać w Ekstraklasie, więc może to pójść w różne strony. Natomiast no, jestem ciekawy tutaj właśnie, na ile też autorskie będą te pomysły Radosława Gilewicza czy Tomasza Mazurkiewicza, którzy będą jednak na ławce w meczu z Finlandią. Pewnie to będzie wszystko konsultowane z Jerzym Brzęczkiem, ale jednak czasami też z ławki widzisz troszeczkę więcej, więc wydaje mi się, że tutaj jest jakaś taka szansa, żeby się pokazać w oczach kadrowiczów też i na przykład w takiej przerwie, tak jak jest odprawa, trzeba powiedzieć kilka szybkich uwag, no to pewnie Gilewicz czy Mazurkiewicz będą w stanie to zrobić łatwiej niż Brzęczek, z którym trzeba będzie się łączyć i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko ciekawe, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak Jerzy Brzęczek do tego podejdzie, czy będzie chciał zagrać takiego szefa totalnego, to znaczy raz o Gilewicz będzie miał na ławce słuchawkę taką widoczną bardzo, czy też trener Mazurkiewicz będzie z taką słuchawką biegał, a Jerzy Brzęczek będzie cały czas im przez telefon nadawał z domu, co ma się wydarzyć, jakie mają być zmiany, czy też puści ich tak samopas, można powiedzieć, panowie róbcie co chcecie. Znaczy też może paradoksalnie Brzęczkowi na początku pomóc to, że go nie ma, no bo jednak jest to też zgrupowanie pod znakiem książki w grze, już nie będziemy tutaj szerzej jej omawiać, bo ty to, Krzysiek, zrobiłeś w kilku odcinkach, natomiast no podejrzewam, że gdyby nie pandemia koronawirusa, gdyby nie ostatni dzień okienka transferowego i tak dalej, no to byłby jakiś taki główny temat i gdyby Jerzy Brzęczek dzisiaj usiadł za stołem w sali konferencyjnej wypełnionej dziennikarzami, to podejrzewam, że większość pytań byłaby o tą książkę, a niekoniecznie o to, czy w ataku zagra Milik, czy zagra Piątek, więc tutaj jeżeli go nie ma, no to siłą rzeczy tych pytań będzie mniej, ci zawodnicy może też niektórzy, no, czy niektórzy, podejrzewam, że każdy o tej książce słyszał, większość pewnie zna bardziej ją, mniejszość mniej, natomiast... W książce chyba nie ma co mówić, zwłaszcza, że jutro gościem Hyde Parku będzie pani Małgorzata Domagalik, no i wtedy poznamy, że tak powiem, opinię drugiej strony, jakkolwiek to brzmi. Chociaż mam taką jeszcze, taką mini refleksję po tej książce, że Jerzy Brzęczek
no nawet we własnej książce został bohaterem drugoplanowym, bo pani Domagalik została tym pierwszoplanowym, więc to jest duża sztuka we własnej biografii być osobą numer dwa. No to prawda. Ale tak jak mówiłem, jutro będzie program specjalnie temu poświęcony, więc jutro będziemy o tym rozmawiać. Co do transferów dzisiaj, prosiłbym, żeby potwierdzić mi godzinę o 23, zdaje się. Tak, o 23 będzie program specjalny dotyczący zamknięcia okna transferowego, więc wszystkich zapraszam. Będziemy trzymać rękę na pulsie, informować, co się dzieje w ligach europejskich, co się dzieje z polskimi piłkarzami, co się jeszcze wydarzy. 23 to jest zawsze ten moment, gdy Kamil Grosicki tak się przeciąga i mówi, a podpisałbym sobie kontrakt, i potem pytanie, zdąży, nie zdąży, zdąży, nie zdąży, zdąży, nie zdąży, nie zdąży. No tak, ale wiesz, też z Grosickim jest o tyle ciekawa sytuacja, że jeżeli rzeczywiście on miałby przejść do Nottingham czy do innego angielskiego klubu, no to tam jeszcze ten okres jest trochę wydłużony, tam do 14 bodaj października, więc nawet gdyby dzisiaj to nie wypaliło, no to w Anglii jeszcze może później transferów dokonywać, więc no może nie będzie tak, że wszystko na ostatnią chwilę. Natomiast no nie tylko książka, nie tylko transfery, no jest kilka takich aspektów, myślę, też ciekawych, związanych z ustawieniem choćby reprezentacji polskiej, o których cały czas nie wiemy. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał środek pola, jak będzie wyglądał atak, czy to będzie gra nad takim klasycznym systemem, jak za Adama Nawałki, dwójką napastników gdzieś z tyłu, Arkadiuszem Milikiem, który jednak nie gra. Przypominam ci, że zagramy lepiej niż za Adama Nawałki. No tak, tak twierdzi Jerzy Brzęczek. Z Arkadiuszem Milikiem. Przenosimy się na konferencję prasową reprezentacji Polski. Reprezentacji Polski, która rozpoczyna przygotowania do 3 meczów towarzyskiego z Finlandią i 2 spotkań w Lidze Narodów z Włochami i z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj z nami oczywiście wyjątkowo asystent selekcjonera reprezentacji Polski, Radosław Gilewicz. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiadomo, jaka jest sytuacja, czemu z nami nie ma selekcjonera, ale o tym wszystkim na pewno za chwilę powiemy więcej. Dziękujemy dziennikarzom za przesłane pytania. I zaraz się do tych pytań odniesiemy. Formuła jest taka sama, jaka miesiąc temu. Ja będę te pytania odczytywał. Trener na te pytania będzie odpowiadał. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie jest o stan zdrowia trenera Jerzego Brzęczka i Piotra Zielińskiego. Jak się teraz czują? Jakie mają objawy po zakażeniu koronawirusem? Kiedy spodziewany jest powrót trenera Brzęczka na zgrupowanie? Kiedy przejdzie kolejny test? Zacznijmy od Piotrka. Piotrek przechodzi chorobę bezobjawowo. Można powiedzieć, że jest w początkowej fazie choroby. Miejmy nadzieję, że będzie to przebiegać na tyle szybko, że powróci bardzo szybko na boisko. Jeżeli chodzi o selekcjonera, fakt jest taki, że dzisiaj rano przeszedł badania. Jeżeli te badania, wynik dzisiaj pod wieczór będzie negatywny, no to dołączy do nas i z tego się bardzo ucieszymy. W przypadku, gdyby ten wynik jednak się nie okazał negatywny, jak sytuacja będzie wyglądała na najbliższym meczu, jeśli chodzi o ławkę trenerską? No jest to wyjątkowa na pewno historia, rzadko spotykana, także jak tutaj kwestie tego typu mają wyglądać? Znaczy przede wszystkim na pewno to, co wcześniej powiedziałem, liczymy bardzo, że trener dołączy i wszystko będzie tak, jak powiem po staremu. Fakt jest taki, że mamy również inne to rozwiązanie, jeżeli chodzi o, jeżeli by trener nie dojechał, ale na ten moment po prostu nie rozmawiamy o tym, bo najważniejsze jest zdrowie selekcjonera i jego negatywny wynik dzisiaj wieczorem. Ja mogę tylko dodać, że z uwagi na przepisy i na regulaminy rozgrywek, do protokołu meczowego należy wpisać nazwiska 2 trenerów, którzy posiadają aktualne licencje trenerskie, i w przypadku, gdyby sytuacja była taka, że trener Brzęczek nie będzie mógł dotrzeć na najbliższy mecz, oczywiście cały czas wierzymy, że tak się stanie, to w tej sytuacji, gdyby jednak było odwrotnie, to w protokole meczowym jako trenerzy będzie wpisany właśnie trener Radosław Gilewicz i trener Tomasz Mazurkiewicz. Kolejne pytanie. Kiedy drużyna i sztab przejdą badania pod kątem koronawirusa? To ja też pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj wieczorem po kolacji przejdziemy pierwsze badanie. Protokół UEFA Return to Play mówi o tym, że badanie nie może być starsze niż 48 godzin przed meczem. Także dzisiaj wieczorem te 48 godzin przed meczem będzie właśnie upływało.
Kolejne badania mamy zaplanowane na piątek i na poniedziałek. Kolejne pytanie, czy Wojciech Szczęsny dojedzie dzisiaj na zgrupowanie i czy będzie brany pod uwagę na mecz z Finlandią? No wiemy na ten moment, jaka jest sytuacja we Włoszech, przede wszystkim w Juventusie. Do środy są piłkarze Juventusu na kwarantannie, więc jedyna możliwość to jest taka, że Wojtek dojedzie do nas w czwartek i będzie uczestniczył w treningach i przygotowaniach do spotkań. Możemy też chyba dodać, że nie ma to wpływu na nasze przygotowania, bo wiemy, że w meczu towarzyskim... Tak, to już od dłuższego czasu było wiadomo, że w meczu towarzyskim będzie inny bramkarz niż Wojtek. A jak wygląda sytuacja z Arkiem Milikiem? Czy jest zdrowy, czy przejdzie dodatkowe badania, zanim dołączy tutaj do drużyny? No Arek przeszedł dzisiaj rano badania, które już jest po odebraniu wyników. Wynik jest negatywny, z tego również się bardzo, bardzo cieszymy. Dzisiaj już będzie do treningu, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna wiadomość przy tej sytuacji, którą mamy. I dlatego miejmy nadzieję, że to nie będzie ta ostatnia taka radosna wiadomość. A czy pozostali piłkarze zgłaszali jakieś dolegliwości, czy są inne kontuzje lub urazy? Tak, drobne dolegliwości zawsze piłkarze mają, że tak powiem, więc myślę, że poza Arturem Jędrzejczykiem, który ma większe problemy, który po decyzji również sztabu, przede wszystkim sztabu medycznego, opuszcza dzisiaj zgrupowanie. Na ten moment dzisiaj w treningu bierze udział 10 piłkarzy, reszta dzisiaj do wieczora dojeżdża. Jak będą przebiegały odprawy? Kiedy w tej sytuacji, kiedy nie ma trenera Brzęczka z zawodnikami, jak z technicznego punktu widzenia te sprawy będą rozwiązane? No przede wszystkim cały czas trzeba zaznaczyć, jesteśmy w kontakcie, regularnym kontakcie z selekcjonerem. Robimy telekonferencję, więc dzisiejsza odprawa już całego zespołu. Miejmy nadzieję, że selekcjonerem będzie osobiście, ale nie będzie to dla nas zaskoczeniem, jeżeli byłaby inna możliwość, to przede wszystkim zorganizowania kolejnej telekonferencji, więc do samego końca selekcjoner będzie obojętnie, czy będzie tu na miejscu, czy u siebie, będzie z nami. Możemy też dodać, że trener będzie miał też dzisiaj przeprowadzoną relację na żywo z treningu, także też takie techniczne możliwości są i robimy tyle, co w naszej mocy, na co nam pozwala technologia, żeby ta absencja trenera była jak najmniej odczuwalna dla nas wszystkich. Kolejne pytanie, które też w jakiś stopniu nawiązuje do poprzedniego pytania. Jak w przypadku oczywiście tej absencji, o której cały czas mówimy, że wierzymy, że jednak ten wynik będzie negatywny i selekcjoner do nas dotrze, ale gdyby jednak go na tym meczu nie było, czy też mamy przewidziane rozwiązania komunikacji z trenerem w czasie meczu? Ja bym za bardzo nie chciał mówić, co będzie, bo mówimy, ja się cały czas skupiam na ten moment, że jednak trener będzie miał ten negatywny wynik dzisiaj i dołączy i nie będzie kłopotu. Będziemy się dopiero martwić przy innym wyniku, tym pozytywnym. Wtedy wdrożymy, że tak powiem, plan B i wtedy dopiero będziemy ustalać. Zostało do meczu praktycznie jeszcze 2,5 dnia, więc jest to z jednej strony dużo, z drugiej strony mało czasu, ale jesteśmy na wszystkie warianty przygotowań. Pytanie kolejne do trenera, nawiązujące do kariery piłkarskiej, kiedy byłeś sam napastnikiem. Biorąc pod uwagę, że na tym zgrupowaniu będą 3 mecze, czy zdaniem trenera nie ma pewnej obawy o napastników? Mianowicie Robert Lewandowski praktycznie od końca września gra co 3 dni. Arek Milik jest tak naprawdę w ogóle nie jest w rytmie meczowym. Rozważą się jego losy klubowej przyszłości. No a z kolei Krzysztof Piątek też w niepełnym wymiarze występuje w Bundeslidze. No widzimy tutaj, z jednej strony jest Robert, który na pewno potrzebuje jakiegoś odpoczynku, no będziemy, czekamy na niego, więc na pewno też będziemy rozmawiać, jak cała sytuacja, jeżeli chodzi o niego, będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o Arka Milika,
Jestem pewny, że będzie głodny, jak to się mówi, gry, jest głodny boiska i myślę, że jestem bardziej spokojny o niego, o jego zaangażowanie i myślę, że ten czas tutaj, przyjazd na reprezentację zawsze oddziałuje na chłopaków bardzo, bardzo pozytywnie. Mamy dobrą atmosferę i jestem przekonany, że to wpłynie bardzo dobrze na niego i tym bardziej na jego formę. Jeżeli chodzi o Krzyśka, Krzysiek w ostatnim meczu reprezentacji w Bośni nie zagrał. Plany były inne co do niego. Wydaje mi się, że też jeżeli będzie taka możliwość, bo też jeszcze nie dojechał, też czekamy właśnie na jego, na rozmowę z nim i przede wszystkim podejmiemy decyzję, ale szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo spokojny o jego formę. W ostatnim spotkaniu z Bayernem dał bardzo dobrą zmianę, zaliczył asystę, także szczerze mówiąc, nie obawiam się o formę tych piłkarzy. Kilka osób pyta o ten najbliższy mecz towarzyski z Finlandią i pytają dziennikarze, czy ten mecz będzie szansą dla zmienników, czy raczej sztab będzie się starał zgrywać tą główną, powiedzmy, jedenastkę, czy jednak inni zawodnicy w stosunku do tych ostatnich meczów dostaną swoją szansę pokazania się? No przede wszystkim no po raz kolejny muszę się powtórzyć to, co wcześniej powiedziałem. Najważniejsze w tym, po przyjeździe jeszcze nie mamy całego zespołu, jest rozmowa z piłkarzami, bo są na różnych etapach. Teraz już jeszcze miesiąc temu był okres przygotowawczy większości piłkarzy, teraz mamy rytm meczowy, niektórzy grają co 3 dni, niektórzy grają mniej, niektórzy więcej, więc to będzie przy doborze jedenastki, choćby tej pierwszej jedenastki, na pewno decydujące. Niektórzy mają, tak jak wcześniej powiedziałem, dolegliwości, ale wracając do sedna pytania, wydaje mi się, że będziemy mogli rzeczywiście dać szansę chłopakom, tych, którzy przyjeżdżają być może regularnie, może nie być może, ale regularnie, ale nie zawsze wyjeżdżają z bagażem meczu rozegranego, więc na pewno też będą mieli tą szansę się pokazać jak najbardziej. I ostatnie pytanie. Dzisiaj mamy ostatni dzień okienka transferowego. Czy spodziewamy się jakichś ruchów ze strony naszych kadrowiczów? Czy ktoś może zmienić klub? Czy jakieś informacje w tej sprawie mamy? No nigdy nie mów nigdy, prawda? My możemy zaraz coś powiedzieć, że ktoś ma jakieś, gdzieś już po jakichś rozmowach jest. Nie wiem, czy to już jest, chyba już nie jest tajemnicą, jeżeli chodzi o dwóch młodych piłkarzy, tutaj Kuby Modera i Michała Karbownika. Są teraz na testach medycznych, więc dołączą dzisiaj wieczorem, ale jak długo okienko transferowe jest otwarte, wszystko jest możliwe i tak jak mówię, no praktycznie nie spodziewamy się jakichś większych niespodzianek. Wszyscy są już, znaczy ci, co są na miejscu, no powolutku się przygotowują i no i zaczynamy zgrupowanie wieczorem. No jest z nami Kamil Grosicki, to jest chyba... No jest jeszcze Kamil Grosicki. Jak wiemy z przeszłości, zawsze coś się wydarzyło w jego przypadku. No miejmy nadzieję, że uda mu się to wszystko zakończyć tak, jak sobie życzy, ale tak jak mówię, nie chcę za bardzo wchodzić w jakiekolwiek szczegóły. Także to były wszystkie pytania. Dzisiaj jeszcze przed reprezentacją, to o czym wspomniał trener, trening o godzinie 17 na boisku Musiru Sopot, jest przez kwadrans otwarty dla mediów. Oczywiście nie weźmie w nim udział cała grupa zawodników, a praktycznie tylko ci, którzy swoje mecze ligowe rozgrywali w piątek i w sobotę. Przyjazd ostatnich zawodników dzisiaj na zgrupowanie przewidujemy około godziny 23. To wszystko wynika z tego tytułu, że nie zawsze te korzystne są połączenia lotnicze, także tutaj nie chodzi na pewno o transfery, a o zwykłą logistykę. Także dziękujemy za to spotkanie online. Jutro na stadionie Energa w Gdańsku tradycyjna przedmeczowa konferencja prasowa i tutaj już protokół UEFA zezwala na udział dziennikarzy, także jutro spotkamy się z dziennikarzami na stadionie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Fascynująca konferencja prasowa. Nie wiem, trudno powiedzieć. Zobaczymy, wszystko się okaże. To była esencja tego, co powiedział dzisiaj Radosław Gilewicz. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi jeszcze do głowy oglądać
podobną konferencję, to proszę, żeby ktoś przywołał mnie do porządku i nie wiem, zaproponował. Ale jeden konkret jest, tak? Byłeś szósty w czwartek. Przepraszam, 5200 osób, które jest aktualnie z nami i poświęciło swój prywatny czas, żeby sprawdzić, co pan Gilewicz miał do powiedzenia, ale z drugiej strony też taka jego rola, żeby się nie wychylać za bardzo, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest człowiek, który ma tu być frontmanem. No to prawda, zwłaszcza, że Radosław Gilewicz, jeżeli już, no to zawsze bardziej go ceniliśmy na jakieś takie opinie związane z taktyką, czy z tym, jak piłkarze przesuwają się na boisku. I no ja na przykład pamiętam, tak jak zdarzało mi się po meczach reprezentacji czasami do niego zadzwonić, no to raczej to nie był człowiek, który uderzał bonmotami, który by mówił coś dla poklasku, tylko bardziej tak właśnie branżowo się wypowiadał. No a tutaj na razie nie ma o czym mówić, no bo nie było jeszcze meczu, więc jakoś mega się nie dziwię. A poza tym, jeżeli Jerzy Brzęczek na tych konferencjach rzadko kiedy wypada jakoś też błyskotliwie, no to jego asystent też trudno oczekiwać. To tak bardzo nic nie zostało powiedziane, że nawet nie wiem, o co cię zapytać, bo... No o tym bramkarzu, tak? No to wiemy gdzieś, że chyba Łukasz Skorupski, tak, ma zagrać w tym meczu z Finlandią i widać, że tak ugryzł się w język w ostatniej chwili Radosław Gilewicz, no bo była mowa o tym przyjeździe Wojciecha Szczęsnego, to też w związku oczywiście z koronawirusem, bo tam w Juventusie też przeprowadzono dodatkowe badania i dlatego też Szczęsny przyjedzie dopiero w czwartek. No ale też Gilewicz mówił o tym tak, że jakoś strasznie to nie burzy planów, bo ma zagrać i tu pewnie już miał powiedzieć Skorupski, ale jednakże inny bramkarz. Także nawet tutaj, prawda, stop, nie ma i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale widzimy, że cały czas pan Gilewicz ma nadzieję, że to Jerzy Brzęczek pokieruje tą drużyną. Wszystko w tym kierunku zmierza, żeby trener selekcjoner Jerzy Brzęczek dołączył do sztabu. Tak też zrozumieliśmy, tak, że jeszcze wcale nie jest przesądzone, że z tą Finlandią będzie już właśnie Gilewicz czy Mazurkiewicz. Tak się wydawało jeszcze, nawet wczoraj chyba, tak, w Kafe Futbol Zbigniew Boniek mówił, że to jest już takie niemal pewne. Dzisiaj się okazuje, że no jednak też Gilewicz ma nadzieję, więc tak nie wiadomo jeszcze, jak to do końca będzie. Natomiast no na razie Brzęczka na zgrupowaniu nie ma, no i jakoś sobie muszą radzić bez niego. Jakoś chyba sobie dadzą radę, takie mam podejrzenie. Jutro będziemy także transmitować konferencję reprezentacji Polski, ale jest istotna szansa, że będzie to konferencja ciekawsza, ponieważ jak na koniec usłyszeliśmy, będzie to już konferencja z udziałem dziennikarzy, a nie z rzecznikiem prasowym, który czyta pytania z kartki po uprzedniej selekcji. No tak, bo wiemy, że na to pozwala protokół UEFA i to też jest ciekawe, no bo tak samo teraz wygląda kwestia w europejskich pucharach, jak Legia Warszawa na przykład gra mecze, czy no Lech Poznań akurat na wyjeździe, natomiast no Legia u siebie grała, no to normalnie przed tymi meczami z Dritą czy z Karabachem można było przyjść na salę i zadać Czesławowi Michniewiczowi pytanie twarzą w twarz, no a w Ekstraklasie pewnie gdyby mecz Legii z Wartą się odbył, no to taka konferencja możliwa by nie była, więc no należy zasugerować, że widocznie wirus jest bardziej groźny w rozgrywkach Ekstraklasy. Mm-hmm. No dobrze, to ja jeszcze tylko na koniec przypomnę, dzisiaj 23:00, magazyn, specjalne wydanie o zamknięciu okna transferowego, bądźcie z nami, będzie tu silna obsada w studiu, będą między innymi, tak się wydaje, Tomasz Smokowski, Mateusz Borek oraz ich goście, kto wie, może nawet Wojtek, jeśli będzie mowa o Anglii, więc... Coś tam się dzieją, różne transfery, więc możliwe, że tak. Więc o 23:00 warto pojawić się na kanale sportowym, na jutro, czy ja muszę zapraszać na jutro, impresario selekcjonera reprezentacji Polski, można powiedzieć jego prawa ręka, kobieta, która wywołała niemałe zamieszanie w świecie piłki nożnej, Małgorzata Domagalik, będzie gościem Hyde Parku i to jest chyba pozycja obowiązkowa. Tak więc na dzisiaj bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Jutro także konferencja. Do zobaczenia, widzimy się.